żyć w Duchu Święty. Duchu Święty. Siostry i bracia, teraz częściej widzimy dzisiaj w świecie działanie złego ducha i szatana. Nie zawsze takie jawne i widoczne, często ukryte. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ coraz więcej ludzi zostawia wiarę, odchodzi od Boga i że sfera duchowa nie znosi pustki, to w to miejsce wchodzi coś innego. Człowiek przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie otwiera złemu duchowi różne furtki i on tam wtedy wchodzi. Czasem nieświadomie, czasem też w dobrej wierze. Duch nieczysty próbuje wejść w dialog z Jezusem i mówi: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, Święty Boży. A Jezus nie daje się sprowokować, chociaż zły duch mówi prawdę. Jezus mówi do niego: milcz i wyjdź z niego. Czego nas to uczy? Uczy nas to tego, że ze złem się nie dyskutuje. Zło się rozkazuje. Rozkazuje mi się z mocą i ucieka. Tę moc otrzymaliśmy od Chrystusa na chrzcie, otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Kiedy ksiądz wypowiedział nad nami modlitwę z egzorcyzmem i dodał na końcu: niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Jednak nie zawsze jesteśmy mocni. Czasem wchodzimy w dialog i ulegamy pokusie. Co zrobić wtedy, kiedy to wszystko nas przerasta? Przypomnijmy sobie dzieciństwo, jak bawiliśmy się jakąś zabawką i nagle przychodzi kolega silniejszy od nas i zabiera nam tą zabawkę i nie chce jej oddać. Co wtedy robiliśmy? Pewnie biegliśmy do taty i mówiliśmy: tata, a on mi zabrał zabawkę i nie chce oddać. Powiedz mu coś. I wtedy tata wkracza do akcji. Tak właśnie należy zrobić. Tak należy się modlić. I tak mówić, kiedy nie możemy sobie poradzić z grzechem. Kiedy ulegamy pokusie. I wtedy Ojciec Niebieski wkracza do akcji. Przychodzi i mówi: milcz i wyjdź z niego. Pomódlmy się na koniec modlitwą do świętego Michała Archanioła. Szczególną w sytuacji pokus. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. List do Rzymian. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Pan Bóg jest Ojcem każdego człowieka.
On nas stworzył. Od Niego otrzymujemy ducha miłości. Obyś zawsze odczuwał w swoim sercu tę wielką miłość, jaką Bóg napełnia serce człowieka sprawiedliwego. ZYKWZTETA. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź tylko w Twojej miłości. Pragnę już żyć, przyjdź Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, przyjdź tylko w Twojej mocy. Pragnę już żyć, przyjdź Duchu Święty, przyjdź.